Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co robić, jak odbrałeś badania lekarskie w WOMP w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy z powodu schorzenia wątroby, o którym już tak naprawdę dawno zapomniałeś, ale ciągle utrzymujące się złe wyniki sugerują nadużywanie alkoholu. Oczywiście o, schorze, o schorzeniu zapomniałeś wspomnieć lekarzowi w WOMP-ie. I tym złym wynikiem jest podwyższony poziom enzymu wątrobowego GGTP, czyli gamma-glutamylotranspeptydazy. Tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam serdecznie. Ostatnio przychodziłem w WOMP-ie badania psychologiczne i lekarskie po zatrzymaniu prawka za alkohol. O ile testy psychologiczne przeszedłem bez problemu, no lekarskie wszystkie też z jednym wyjątkiem. W badaniu GGTP miałem wartość 204 przy normie 55. I po konsultacji z lekarzem dowiedziałem się, że mogę się odwołać, ponieważ 4 lata temu chorowałem na chemiczne zatrucie wątroby. No o czym nawet zapomniałem wspomnieć, gdyż tym bardziej nie było ono spowodowane alkoholem. Natomiast lekarz rodzinny zrobił mi wstępne badanie, wyszło ok, no więc oczywiście wystawił mi zaświadczenie, że bez problemu przejdę badania w WOMP-ie. I tym większe było moje zdziwienie, że coś jest nie tak. No przysięgam, że nie piłem alkoholu, nie pamiętam kiedy, więc u Pani doktor, u której byłem, no powiedziała ona, żebym zabrał to ksero sprzed 4 lat, ksero oczywiście historii choroby, że się leczyłem, no i oczywiście, żebym przyniósł jakieś dokumenty aktualne. I tu się zaczyna mój problem, bo na kasach chorych termin jest w marcu, a ja mam za dwa tygodnie, no tutaj wideo kręcę w listopadzie. Czy mogę pójść prywatnie do hepatologa? No nie chcę, aby ktoś pomyślał, że kombinuję. Ta pani doktor powiedziała, że z takimi papierami można się odwołać, ale nie chciałbym pogorszyć swojej sytuacji. Błagam o pomoc, co mam robić? Szczerze mówiąc, jak jesteś w identycznej sytuacji czy podobnej, nie masz zbyt wielkiego pola do manewru. Ja, tutaj na miejscu widza, poszedłbym do hepatologa prywatnie, nie obawiał się tej wizyty prywatnej, wyjaśnił mu całą sytuację i rozpoczął jakieś leczenie, czy być może samą diagnostykę. No a jednocześnie poprosiłbym o pisemną opinię, przydatną do odwołania. Oczywiście nie rezygnowałbym z tego odległego terminu na NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, bo mimo wszystko jest to bezpłatne. Leczenie, czy diagnostyka się może przeciągnąć. No i oczywiście. Jak nie robisz tego na NFZ, na kasę chorych, to wszystko kosztuje. Oczywiście weź nawet jakieś zaświadczenie o wyznaczonej wizycie, tak aby było jasne, że jesteś zmotywowany i cokolwiek robisz w tym kierunku, że zależy Ci na Twojej wątrobie, którą tak naprawdę masz jedną. Oczywiście na odwołanie zabrałbym całą poprzednią oraz obecną dokumentację medyczną, poprzednią ze szpitala, obecną od hepatologa, niezależnie czy to będzie Leczenie prywatne czy na NFZ. Jaki będzie wynik orzeczenia odwoławczego? Byłbym dobrej myśli, ale niczego niestety na odległość nie przesądzam, bo mimo wszystko jest to jakieś upośledzenie funkcji wątroby, które niezależnie od przyczyny może samo w sobie być przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ale nie robiąc nic, nie idąc do tego hepatologa, po prostu nie masz szans. Na tym kończę. Jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło, daj lajka, like daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, to już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś są linki do subskrypcji, tam gdzieś na dole. I w ten sposób dostaniesz informacje o moich najnowszych filmikach. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Nawiasem mówiąc sytuacja bardzo częsta choroba jakaś była, no, wydaje ci się, że jesteś pozornie zdrowy, idziesz do Wąpu, a tutaj, jak to mówią, jak nie kijem, to pałką i nagle się okazuje, że z tym Twoim zdrowiem wcale nie było najlepiej. I domyślam się, że musiało być nie najlepiej przez 4 lata od pobytu w szpitalu.